W ciągu 6 tygodni wiadukt w ulicy Wojska Polskiego zostanie naprawiony, zapowiadają władze miasta. Podtrzymują jednocześnie wolę gruntownej przebudowy odcinków dróg krajowych nr 9 i 12 od wiaduktu w ulicy Żółkiewskiego do ronda Matki Bożej Fatimskiej. Będziemy musieli po prostu odkuć elementy, które tam są, dodatkowo je dozbroić, wprowadzić szalunek i raz jeszcze to zabetonować i zalać asfaltem. Czas naprawy szacujemy, że do 6 tygodni mieszkańcy, którzy i tak w gruncie rzeczy skorzystają rzadko z tej drogi, będą musieli uzbroić się w cierpliwość, a przede wszystkim dotyczy to ruchu tranzytowego. Przez cały czas naprawy na wiadukcie będzie obowiązywał ruch wahadłowy. Prezydent Radosław Witkowski podkreśla z kolei, że miasto ma świadomość konieczności przebudowy całego odcinka drogi krajowej, w tym wiaduktu w ulicy Wojska Polskiego. W ubiegłym roku zrobiliśmy projekt tej przebudowy. W ciągu kilku dni na bazie tego projektu wystąpimy o pozwolenie na budowę i mam nadzieję, że szczęśliwie to pozwolenie na budowę w przeciągu 2 miesięcy otrzymamy. Wtedy będziemy gotowi do tego, aby ogłosić przetarg na modernizację Wojska Polskiego. Szacunkowa wartość całej inwestycji to 120 milionów złotych. Miasto jest gotowe pokryć 20% kosztów. Wojska Polskiego to droga krajowa i ruch tam generowany jest głównie przez samochody przejeżdżające przez nasze miasto, w tym duża część to tiry. W sposób jasny i odpowiedzialny wskazałem, że najważniejsze dla naszego miasta i dla naszych mieszkańców są 3 rzeczy, czyli po pierwsze budowa trasy NS, do której będziemy pewnie lada moment gotowi, radomski program drogowy i w tej chwili 3. filar, czyli wymiana radomskich chodników. Prezydent apeluje jednocześnie do parlamentarzystów i do rządu o współpracę w budowie montażu finansowego, który pozwoli zrealizować inwestycje.